Kampus Główny. Kultura Japonii przyciąga do siebie jak magnes. Przywodzi na myśl obrazy kwitnącej wiśni, samurajów, gejsz, mang czy góry Fuji górującej nad nowoczesną metropolią tokijską. W tej nowoczesności mieszają się elementy tradycji Japończyków z pierwiastkiem europejskim modernizacji, westernizacji, która swój początek miała w drugiej połowie XIX wieku. Jak bardzo okres modernizacji wpłynął na kulturę Japonii? O tym rozmawiam z profesor Ewą Pałaszą-Rutkowską z Katedry Japonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak wyglądała sytuacja ówczesnej Japonii i co zmusiło Japończyków wtedy do tak radykalnych zmian? Tak, wspomniał pan, że była to druga połowa XIX wieku. Japonia bardzo długo, ponad dwa wieki, od połowy wieku XVII była w izolacji, nie takiej szczelnej, bo tam były takie okna na świat, ale to już teraz pomińmy. Także coś tam o świecie wiedziała, ale generalnie była odizolowana od świata, żyła w swoim feudalizmie, rządzili Japonią siogunowie, czyli ci przywódcy wojskowi, których siedzibą było Edo. Cały czas panował cesarz, który w historii Japonii był zawsze, ale właśnie już się zupełnie nie liczył, chociaż siogunowie go, nie powiem, że tolerowali, ale nawet wspierali, szanowali i zresztą każdą nominację, każdy siogun przyjmował od cesarza właśnie. Także była ta izolacja, no ale czasy się zmieniały, świat się rozwijał, mieliśmy rewolucję przemysłową na zachodzie, no i świat się zaczął zmniejszać, prawda? Po wynalezieniu maszyny parowej, mocarstwa szybciej mogły dopłynąć w różne rejony świata, również do Azji Wschodniej. No i to się zaczęło dziać właściwie od końca już XVIII wieku, ale w XIX wieku, szczególnie w jego połowie, cudzoziemcy nasilili te zainteresowania Japonią. Był to kraj dobrze położony na Pacyfiku pomiędzy kontynentem azjatyckim, a na przykład Stanami Zjednoczonymi, a wtedy wielorybnicy potrzebowali zaopatrzenia. Różne statki, okręty z różnych krajów pływały wokół Japonii, ale udało się Amerykanom, Commodore Perry doprowadził w 1954 roku do tego, że Japończycy zgodzili się podpisać pierwszy traktat z mocarstwem zachodnim. No i od tego momentu możemy powiedzieć, że się zaczęło. Ja podziwiam Japończyków, że to zrobili, bo wiemy, co się działo wtedy w Azji, prawda, jak wiele powstawało kolonii. Japończycy tego uniknęli dzięki temu, że właśnie przyjęli propozycję Amerykanów, potem poszli za Amerykanami inni. Podpisywano różne traktaty, także do końca lat 50., początku 60., właściwie możemy powiedzieć, że te traktaty, zwane też nierównoprawnymi, bo Japonia była gorzej traktowana niż ta druga strona, zostały podpisane. Co między innymi zobowiązywało Japonię do otwarcia się na świat, otwarcia pierwszych portów. No i tutaj się zaczęło właśnie w kwestii modernizacji. Wielu Japończyków, również już takich można powiedzieć intelektualistów z okresu poprzedniego, kiedy Japonia tkwiła w feudalizmie, zdawało sobie sprawę z tego, że jest technicznie zacofana. Nie mówię cywilizacyjnie, chociaż tu różne definicje możemy przyjąć, ale kultura kwitła naprawdę. W tym okresie izolacji mamy wspaniałe drzeworyty ukiyo-e, pisarstwo, edukacja, to wszystko się bardzo rozwijało, ale uznano, żeby oprzeć się w przyszłości mocarstwom zachodnim, które już są wyposażone w różne nowości techniczne, trzeba się modernizować. No i tak się zaczęło. To był koniec lat 50., początek 60. W 68 roku różne grupy samurajów doprowadziły do obalenia poprzedniego systemu. Przywrócono cesarzowi władzę, nastąpiła restauracja władzy cesarskiej. Na tronie siedział wtedy 15-16-letni właściwie Mutsuhito, zwany cesarzem Meiji, tak jak cała epoka, która teraz nam nastaje, właśnie ta epoka, która dotyczy panowania cesarza Mutsuhito, ale która właśnie związana jest z tą silną modernizacją, może nawet westernizacją, o której pan wspomniał. Japończycy wiedzieli, tak jak powiedziałam, że trzeba się modernizować. Czerpali wzory z zachodu oczywiście, ale z różnych państw, od różnych specjalistów. I tutaj muszę powiedzieć, że robili to świadomie. Oczywiście były różne dziwne pomysły. Chciano na przykład znaki japońskie, kanji usunąć, bo utrudniają kontakt ze światem. Niektórzy nawet chcieli zastąpić to albo zapisem na łacińskim, albo nawet językiem angielskim, żeby było łatwiej. No ale to były takie drobiazgi, które oczywiście były nieuchronne w tejże modernizacji. Czyli jakie najbardziej sfery życia ówczesnych Japończyków zostały dotknięte zmianami?
Przede wszystkim te sfery ważne dla funkcjonowania tak zwanego nowoczesnego państwa. Czyli no przede wszystkim, zresztą były takie hasła, bogaty kraj, silna armia, albo no rozwój przemysłu, cywilizacja i oświecenie. To były takie podstawowe hasła. Czyli bogaty kraj, czyli przemysł, rozwijamy, prawda, no nasz kraj na tyle, na ile możemy. W Japonii nie ma surowców, więc musieli sobie z tym jakoś dać radę, ale w różnych dziedzinach zaczęto korzystać z pomocy na początku cudzoziemców, tak zwani ojatowie. Atoi Gaikokujin, czyli cudzoziemcy zatrudnieni oficjalnie przez państwo. Specjaliści bardzo różnorodni z różnych dziedzin przyjeżdżali za bardzo dobre pieniądze do Japonii i rozwijali no, różne dziedziny. Przede wszystkim byli to Anglicy, ich było najwięcej. Na przykład kolej zawdzięczamy, drogi, potem także marynarka wojenna, flota japońska. Francuzi bardzo inwestowali w przemysł włókienniczy. Powstały nawet takie wzorcowe przędzalnie w Tomioce, które wyposażono właśnie w nowoczesne maszyny. Oni też zajęli się budową statków w Yokosce, do dzisiaj znany port, powstała pierwsza stocznia. Anglicy, tak jak powiedziałam, głównie w dziedzinach technicznych różnego rodzaju, zresztą im zawdzięczamy pierwszą taką szkołę wyższą, coś w rodzaju politechniki, która właśnie kształciła specjalistów w tej dziedzinie. No byli też oczywiście Niemcy, oni tutaj medycynę zachodnią zaczęli krzewić. No byli Amerykanie, ale nie w takim stopniu jak w Ostatnim Samuraju. Oni właściwie zajęli się głównie nowoczesnym rolnictwem na tej najbardziej na północ położonej wyspie Hokkaido, która wcześniej właśnie nie była włączona w granice Japonii. Czyli z jednej strony mamy to, oprócz tego powstaje nowoczesna armia. Trzeba było zlikwidować oddziały samurajów. Japonia wcześniej podzielona była na liczne, no takie posiadłości feudalne, liczne ponad 250 i każdy z panów feudalnych, daimyo, którzy tam funkcjonowali, no miał swoje oddziały. Czyli nie było jednej armii, która walczyłaby dla cesarza. I tutaj może na chwilkę przeskoczę do takiego drugiego wątku, który uważam, że jest bardzo ważny do dzisiaj. Przywrócono cesarza do władzy. Oczywiście przez lata cesarz nie rządził i nie powiem, że od tego momentu cesarz stał się władcą, który trzymał wszystko w swoich rękach. On raczej był symbolem, z jednej strony symbolem nowoczesności, bo pokazywano go w różnych miejscach, które związane były właśnie z tymi osiągnięciami techniki. No, wystawy przemysłowe na przykład zaczęto organizować, by no, zwykły Japończyk zobaczył te osiągnięcia techniczne, ale też cesarz no, skupiał całą władzę, można powiedzieć, no, tę może nie symboliczną, ale teoretyczną w swoich rękach. Oczywiście stopniowo wykształcały się instytucje państwowe, zjednoczono całą Japonię, wytyczono granice. W 73 roku, czyli już tam 5 lat po restauracji władzy cesarskiej, powołano armię z poboru, co było bardzo trudne, no bo wcześniej była to domena samurajów, którzy teraz nie mogli się z tym zgodzić, a musieli odejść do lamusa. Jak szybko samurajowie dostosowali się do tych zmian? Rozumiem, że to dla nich było radykalne, żeby tak praktycznie z dnia na dzień być panem feudalnym, wszystkim zarządzać wojskiem i nagle już stracić ten status. Tak, to było ciężkie. Znaczy może nie było to tak nagle. To był proces, ale dosyć szybko przeprowadzony, bo właśnie zdawano sobie sprawę z tego, że no, nowoczesne państwo musi mieć nowoczesną armię, która w razie jakiegoś ataku z zewnątrz stanie po stronie całego kraju. Jak szybko? Jak szybko, nie powiem panu, że w ciągu dwóch dni, czy miesiąca, czy dwóch lat, ale część z tych panów feudalnych bardzo dobrze przystosowała się do nowych czasów, stali się politykami, zajęli stanowiska w nowym rządzie. Część z nich zajęła się biznesem, rozwijał się przemysł, rozwijał no, system, znaczy kapitalizm zaczął też kwitnąć, więc tutaj mieli duże możliwości. Gorzej mieli tacy podrzędni wojownicy, ich wasale dotychczasowi, którzy częściowo znaleźli się w nowych władzach. Ja wspomniałam o tym, ale muszę to podkreślić, że w okresie wcześniejszym, w okresie Edo bardzo dbano o edukację społeczeństwa. Uważam, że było to jedno z lepiej, jak na owe czasy, wykształcone społeczeństwo. I wielu samurajów z niektórych tych posiadłości feudalnych no, uczęszczało do różnych szkół i miało jakąś tam wiedzę o świecie. I oni też zostali włączeni do tego aparatu władzy. Więc no, na innych stanowiskach niż te takie dominujące, ale byli też tacy, którzy nie mogli pogodzić się ze swym losem. Przede wszystkim właśnie armia z poboru, no nie chcieli służyć razem z chłopami. Poza tym no, obcięto im włosy, zawsze samuraj miał taki ogon, prawda? Więc to już było zakazane. No i w 76 roku wydano zakaz noszenia publicznego pokazywania się z mieczami, co było symbolem statusu samuraja. No potem były różne rzeczy się działy, była nawet taka wojna półtoraroczna domowa, kiedy właśnie ci samurajowie nie mogli pogodzić się z utratą władzy. Także niektórzy z nich dostosowali się do nowych czasów
kształcąc się na przykład w powstających gazetach, wydawnictwach, tutaj przyjęli jakieś role, byli tacy, którzy wyjechali na tę północną wyspę i tam zajęli się rolnictwem, duże przestrzenie niezagospodarowane. Oprócz tego byli tacy, którzy już w 1968 roku, pierwsi z nich wyruszyli w świat za chlebem, no, pierwsi emigranci japońscy. Także to było bardzo skomplikowane, ale musieli odejść jednak do historii. Czyli dla Japończyków to była raczej kwestia przetrwania, żeby się dostosować? Czy był to duży szok kulturowy? Myślę, że nie możemy mówić o Japończykach, bo inaczej to odbierał chłop, który myślę, że przez wiele lat wiele nie wiedział na temat tego, co się dzieje. Inaczej było w stolicy, którą z Kioto, bardzo długo Kioto było siedzibą cesarza i stolicą Japonii, przeniesiono do dawnego Edo, czyli do obecnego Tokio. Więc tutaj mieszkańcy na pewno zdawali sobie z tego sprawę. Zresztą no, rozwijano różne dziedziny kultury. Tak samo było w różnych większych miastach. Myślę, że tam na prowincji, gdzie właśnie inwestowano w przemysł włókienniczy, no oczywiście były kopalnie, inne zakłady przemysłowe, więc tam sobie z tego zdawali, ale gdzieś tam w górach prosty chłop, no niewiele na ten temat wiedział, ale stopniowo się dowiadywał, bo bardzo szybko zajęto się też edukacją i szkolnictwem. To no, nie było łatwe na początku, kasa była pusta, prawda, po wielu latach, ale ostatecznie się udało i nie pamiętam, pod koniec lat 80. wprowadzono już obowiązkowe nauczanie, które potem wydłużano ten okres kształcenia. Czy to bardziej Japonia dostosowała się do wpływów zza oceanu, czy raczej wpływy zza oceanu przystosowały się do Japonii? Myślę, że Japonia. Zresztą to jest charakterystyczne w całej historii Japonii, nie tylko w okresie, o którym rozmawiamy. Taki proces, który no, dotyczy nas wszystkich, całego świata transkulturowości czy transkulturacji. Zapożyczamy, czerpiemy obce wzory, prawda? Przyjmujemy je w całości albo dostosowujemy do własnych potrzeb. Japonia, ja to kiedyś się tym zajmowałam i myślę, że oni są specjalistami od właśnie przystosowywania do własnych wzorów kulturowych, więc czerpali to, co jest niezbędne. Oczywiście no, hutnictwo, różne takie dziedziny, które się rozwijały na całym świecie, pozostały takie, jakie były, ale jednocześnie ta sfera ludzka, to co dotyczyło samych Japończyków, można powiedzieć nawet zarządzania, to jednak w tej sferze przetrwały te wartości, które w Japonii obowiązywały od dawna, które związane są między innymi z konfucjanizmem. To jest też wpływ z zewnątrz, ale już w VI wieku Japonia zaczęła czerpać, znaczy wcześniej z Chin, ale ten konfucjanizm był od dawna. Więc te zależności międzyludzkie, które obserwujemy też w Bushido chociażby, powinności, pięć powinności, które no, zawsze Japończyków dotyczyły, myślę, że nawet są obecne w społeczeństwie współczesnym japońskim. Także Japończycy dostosowywali do własnych potrzeb. I co jest jeszcze charakterystyczne, jak następowały jakieś momenty kryzysowe w Japonii, to te wartości tradycyjne stawały się ważniejsze od tych, które zostały zapożyczone, czyli nacjonalizm zaczynał się rodzić. I to też mamy w kilku momentach historii Japonii bardzo widoczne. Takim sposobem Japończycy byli w stanie, w przeciwieństwie niestety do wielu innych kultur na świecie, zachować to, co było czysto już przetworzone japońskie. Myślę, że tak. To jest problem, który jest bardzo ważny w kulturze japońskiej. Często się nad nim zastanawiam. Japończycy piszą na ten temat, zastanawiają się nad tym, kim są, co się rzadko zdarza w innych kulturach, może w ogóle. Jest taka nazwa Nihonjin Ron albo Nihon Bunka Ron, czyli debata, rozważania na temat kultury japońskiej albo na temat Nihonjin, czyli na temat Japończyków. Powstało bardzo wiele prac, które można zapisać, zaliczyć do tego nurtu. Zresztą piszą na ten temat także cudzoziemcy. Jedną z najbardziej znanych książek, która ciągle ma czytelników, jest Chryzantema i Miecz, Benedict, Amerykanki, która nigdy nie była w Japonii, a napisała, no myślę, że całkiem niezłą książkę o kulturze. Także Japończycy te wartości, oni czasami chyba sobie nawet nie uświadamiają. Ale w dzisiejszym, te kulturowe, prawda, te, które się wiążą z tożsamością kulturową, oni w dalszym ciągu podtrzymują, niezależnie od tego, jak bardzo są nowocześni. No przecież w dzisiejszych czasach no, Japonia jest uważana za super nowoczesny kraj, prawda? Mamy sprzęty różnego rodzaju, popkulturę, no to, co daje wzory z kolei innym krajom, ale jednocześnie w życiu codziennym naprawdę można zaobserwować bardzo wiele tych elementów, które są, myślę, w kulturze japońskiej stałe. Nie wiem, czy to jest tego kwestia, połączenie egzotyki kultury japońskiej z tą współczesnością, nowoczesnością i elementami naszej kultury. Może to tak bardzo przyciąga ludzi? Znaczy ja myślę, że to jest, oni potrafią łączyć to. Przyciąga, no tak jak wspomnieliśmy tutaj, no, ta popkultura, prawda, manga, anime. Japończycy
stali się w pewnym sensie wzorem dla innych. Oczywiście nie są jedyni na świecie w tych dziedzinach, ale nawet w tych dziedzinach są pokazywane, oczywiście nie zawsze i nie wszędzie, te właśnie wartości kulturowe, które są trwałe. No nie wiem, choćby wspomnę Miyazaki Hayao. Tak, mamy jego nagrodzone zresztą Oscarem, znaczy nagrodzone filmy. Ten Spirited Away w Krainie Bogów, tam mamy całe postaci, które występują w Shinto, w religii rodzimej. Już nie będę wymieniać innych filmów Miyazakiego, myślę, że on bardzo nawiązuje do problemów związanych właśnie z Japonią, japońskością, ale mamy mangi i anime, w których mamy postacie historyczne, wojowników słynnych, prawda? Oda Nobunaga z okresu Sengoku, kiedy Japonia walczyła. Znaczy wojny domowe trwały przez około 100 lat, tam 15-16 wiek mniej więcej, to jest ciągle na pierwszym miejscu jako bohater historyczny w Japonii. Jest bohaterem mang, anime, gier komputerowych, oczywiście nie tylko on. Także te sytuacje z historii czy z kultury wzięte możemy znaleźć także w popkulturze, co zresztą może dodam, bardzo sprytnie czy trafnie wykorzystuje się od pewnego czasu w tak zwanej soft power i w haśle, który promuje MSZ japoński Cool Japan i tam mamy design, właśnie to, co młody świat zna doskonale, ale tam także przemycane są te wszystkie tradycyjne wartości, do których na przykład należy droga herbaty, ceremonia herbaty, prawda, japońska, ikebana, układanie kwiatów, sporty tradycyjne, sumo, które jest od czasów zamierzchłych naprawdę obecne w kulturze japońskiej, a które już znane jest na świecie i którego no, te wielkie zawody co 2 miesiące odbywają się w którymś z miast Japonii, bardzo związane z Shinto. Także te elementy są bardzo trwałe. Jak wspomnieliśmy już o popkulturze, to zauważyłem, że oprócz elementów oczywiście kultury japońskiej, to często pojawiają się inspiracje kulturą europejską czy chrześcijańską. Czy to wynika z jakiejś z tego, że jesteśmy dla nich egzotyką? Ja nie wiem, ja w ogóle nie lubię terminu egzotyka, prawda? Pan jako orientalista doskonale zna sobie sprawę z tego, że każda kultura jest równowarta, prawda? Tak. Oczywiście my się różnimy, także nie będziemy tu rozmawiać o obcości czy swoiskości. No, orientalista uważa, że kultury są równorzędne, tylko tak. Dlatego ja tego egzotyczna, tego terminu no, jakoś nie używam. Uważam, że nie jest właściwy, chociaż na pewno kojarzy się Japonia niektórym z egzotyką, ale uważam, że no, nie są to dobre skojarzenia. Nie, no chrześcijaństwo w Japonii istnieje. Istniało od dawna, przez pewien czas było zakazane. Chrześcijanie byli niszczeni, tępieni. Zresztą to był jeden z powodów zamknięcia granic Japonii. Cudzoziemcy, którzy utożsamiani, Portugalczycy, którzy utożsamiani byli właśnie z jezuitami, czyli z chrześcijaństwem. Także myślę, że to nie wynika z egzotyki, no tylko z pokazywania świata Japończykom. No i są właśnie w popkulturze takie mangi, które dotyczą chrześcijaństwa, ale są też takie, które dotyczą różnych sekt, które no, szkodzą w życiu społecznym i zresztą przeważnie w tym nurcie są, znaczy tak są pisane, żeby jednak uświadomić młodym, że są pewne zagrożenia. W Japonii obecnie jest niewielu chrześcijan, nie pamiętam w tej chwili chyba 1% społeczeństwa. Nadal no, Shinto jest, tam w ogóle trudno jest mówić o religii, bo spojrzymy na statystyki, to mamy więcej wiernych niż ludności, bo prawda, no, większość Japończyków w jakiejś formie wyznaje Shinto i też buddyzm, prawda? Także to związane jest z kolei z taką obrzędowością dnia codziennego. I w tym także widać bardzo dużo pozostałości właśnie z tej tradycyjnej kultury japońskiej. Święta Matsuri na przykład, które no, jest ich mnóstwo i wiele z nich także związanych z tą religią tradycyjną. Trwałym elementem, myślę, tradycyjnym właśnie jest cesarz, o którym wspominałam. Cesarz w historii Japonii był zawsze. Według tak zwanej tradycyjnej historiografii od VII wieku przed naszą erą, na co oczywiście nie mamy historycznych dowodów, ale są tacy Japończycy, którzy uważają, że to jest prawda i imiona kolejnych cesarzy tych są znane. Obecny cesarz panujący jest 126 z kolei. Cesarz zajmował różną pozycję, ale właśnie jak nadszedł ten okres modernizacji, kiedy Japonia otworzyła się na świat i obalono feudalizm i system władzy wojowników, przywrócono cesarza do władzy, dlatego że był
według twórców tej nowej Japonii jedynym elementem trwałym w kulturze japońskiej, ponieważ był właśnie zawsze. I z jednej strony zaczęto w tym XIX wieku kreować wizerunek nowoczesnego władcy, z drugiej strony natomiast jako ten element trwały był potomkiem najważniejszego bóstwa w panteonie Shinto, bogini Amaterasu, no wywodzącym swe korzenie właśnie stamtąd. I jednocześnie podkreślano to jego znaczenie. I co ciekawe, kiedy po II wojnie światowej Japonia znalazła się pod okupacją amerykańską i cesarz no teoretycznie wyrzekł się swej boskości, to tak nie brzmiało, ale i zgodnie z nową konstytucją stał się symbolem państwa, symbolem narodu, do którego należy władza no, ta suwerenna, to zachowano mu funkcje kapłańskie. On w dalszym ciągu jest najwyższym kapłanem religii Shinto, mimo że prawda, mamy takie czasy, ale dodam, no, że mamy rozdział bardzo surowo przestrzegany w Japonii religii od państwa, więc te funkcje kapłańskie on sprawuje w no, tylko takich specjalnych okolicznościach. Wracając do tej pięknej kwestii, że Japończycy cały czas zastanawiają się na tym, kim są, skąd pochodzą, czy to jest kwestia dopiero od niedawna, że do nich doszło, z ile składników wpłynęło na ich kulturę, czy mieli tak już od dawien dawna? Znaczy od dawien dawna to może nie, ale zawsze w twórczości, bo tutaj myślę, że literatura, piśmiennictwo w szerokim znaczeniu tego słowa jest dowodem na to, czy się zastanawiali, czy nie. To się nasiliło właśnie w okresie, no tym, o którym mówimy tutaj, czyli druga połowa tego XIX wieku, kiedy Japonia otworzyła się na świat i zobaczyła, jak różne są inne kultury. W związku z tym wtedy zaszła potrzeba zdefiniowania własnej. Że czym my się różnimy od tych innych. Oczywiście ten proces poznawania innych był stopniowy, to nie było natychmiastowe, ale właśnie w tym kontekście trzeba było określić siebie. A oprócz tego, kiedy już Japonia zaczęła szykować się do pierwszych wojen, bardzo szybko to nastąpiło przeciwko Chinom, już pod koniec XIX wieku wytoczyła działa, to też trzeba było tę tożsamość narodową podkreślić, prawda? I więc tu zaczęły się pojawiać właśnie w tym czasie i potem no, w wieku XX różne prace na ten temat, ale można powiedzieć, że korzenie czegoś takiego mamy już w tak zwanej szkole narodowej. To był jeden z nurtów w okresie izolacji, Kokugaku, gdzie myśliciele, badacze ówcześni właśnie analizowali stare kroniki, zastanawiali się nad dziejami Japonii, przekładali na czy ówczesny, współczesny język, dawne teksty literackie, a mamy tutaj bardzo dużo i bardzo starych tekstów, więc to myślę, że korzenie są wcześniejsze. No a potem, jak już się zaczęły różne problemy, no to tak jak powiedziałam, im bardziej Japonia była w kryzysie, narażona na jakieś konflikty z zewnętrzem, to wtedy ten nurt się nasilał. No a potem był boom gospodarczy po II wojnie światowej, znaczy nie bezpośrednio, prawda, lata 70., początek, koniec 60., 70., no to wtedy świat zaczął się zastanawiać, dlaczego ta Japonia jest taka wyjątkowa i tak szybko jej się udało. Rozmawiałem dzisiaj z profesor Ewą Pałasz-Rutkowską z Katedry Japonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję. Ja bardzo dziękuję. Do widzenia. KKK Campus. Campus.